Szpilerci i Szpilerska Gotka Boombangers Volume 2. Siema. Będziemy opowiadać znowu o naszych numerach z płyty, ale najpierw Decu wam powie, na czym one powstają. Tak. Te wszystkie bity, które są na płycie naszej, powstały na Akai MPC 4000. To jest maszynka, na której robię bity, dlatego jest tutaj z nami, bo jest ważną częścią tej płyty. Jest w zespole. Wszystko, co robię, robię na tym. Są to oczywiście mniej lub bardziej rozwinięte szkice. Później bierzemy to na warsztat i dogrywamy różne inne rzeczy, jak kontrabas na przykład, perkusja na tej płycie, na poprzedniej skrzypce i inne. W każdym razie to jest szkic całej naszej muzyki plus to, co z tyłu, to jest warsztat pracy. Na tym robimy wszystkie bity. I tak samo gabinet cieni powstał właśnie na tej maszynie. Liryczny gabinet cieni. To jest odwołanie się do polityki, jest to polityczne hasło, gabinet cieni. Pomyślałem, że napiszę tekst, w którym odniosę się bardziej do rapu. Jak w hip-hopie. Jak w hip-hopie do rapu się odniosę. I tak powstał ten tekst. I sprawdzasz karty. No ale co szybko poszło z tym tekstem? Bardzo szybko, tak. Jak tylko temat już wiedziałem, jaki jest, że gabinet cieni, refrenik dosyć szybko powstał i poszło szybko jak z górki. No, a z katów tutaj Beastie Boys zostali użyci i siedli jak tralala. Polecamy słuchać Beastie Boysów, zarówno a cappella w oryginale, jak i w remixie. Beastie Boys zawsze na propsie. Zawsze, takie zawsze w sercu. Tyle w dzisiejszym odcinku, pozdrawiamy serdecznie i widzimy się jutro.